będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wybrałam na spotkanie dzisiejsze wieczorne fragment wywiadu, który ukazał się w gazecie neutralnej, tak to nazwijmy ogólnie światopoglądowo, czyli w Rzeczpospolitej, 13 marca 2010 roku. Jest to fragment wywiadu z panem Larsem Wilksem. To jest słynny autor karykatury Mahometa. Przedstawił Mahometa jako psa i potem jakby wieść o tym rozeszła się po świecie. Były z tego powodu różne demonstracje, burze, groźba nawet jakichś międzynarodowych zamieszek. I wybrałam tę wypowiedź, ponieważ moim zdaniem jest niezwykle znamienna. Chciałam, żebyście przez to na początku naszego spotkania zwrócili uwagę, jak naprawdę funkcjonuje kultura współczesna, media współczesne i jak my, chrześcijanie, w tym wszystkim powinniśmy się odnajdować, czy też się po prostu odnajdujemy. Także znajdę światło i zacytuję. Pytanie dziennikarza. Czy pańska sztuka może uwłaczać muzułmanom? Odpowiedź. Trzeba traktować muzułmanów jak ludzi równych innym. Nie mogą być ponad innymi. Muzułmanie przyzwyczają się w końcu do tego, że sztuka może obrażać. Chrześcijanie generalnie już się do tego, przynajmniej w Szwecji, przyzwyczaili. Niektórzy krytykowali postać Jezusa jako homoseksualisty na wystawie w katedrze w Uppsali. Ekspozycja jednak miała wsparcie arcybiskupa Szwecji. Nie wyobrażam sobie jednak obrazu proroka Mahometa jako psa wystawionego w meczecie. Straszny brak tolerancji dla sztuki panuje w Polsce. Polska to pod tym względem straszny kraj. Potępia się tam sztukę, taką jak obraz papieża trafionego przez meteoryt. To hańba. Polska, Grecja i w mniejszym stopniu Włochy to kraje, które powinny się wstydzić. Ponieważ tak się składa, że jestem polskim pisarzem, chrześcijańskim jeszcze, to właśnie zaczynam się wstydzić. I w ramach wstydzenia i pokuty powiem Państwu bardzo króciutko o sobie, zanim przejdziemy już do głównego tematu. Tak się złożyło, że kilka lat temu pewne komercyjne wydawnictwo zamówiło u mnie polską wersję Harry'ego Pottera. Taką słowiańską, naszą. I polecenie było bardzo jednoznaczne. Proszę przeczytać dwa tomy książki Joanne Rowling. Tyle właśnie było wtedy na rynku, kiedy złożono mi te propozycje. Niech się pani Małgosiu zainspiruje i taką książkę naszą, na naszym gruncie napisze, taką rodzimego Harry'ego Pottera. Też tam dużo magii, żeby było, żeby się dużo działo, żeby była akcja. Jakoś tak proszę to wszystko przedstawić, żeby to się pądzierzy podobało. No więc pani Małgosia poszła do biblioteki osiedlowej, wypożyczyła dwa tomy Harry'ego Pottera i zaczęła czytać. I powiem wam, moi drodzy, że jakby efektem tej lektury były różnego typu refleksje. Po pierwsze, uznałam, że Joanne Rowling jest zdolną pisarką, że potrafi posługiwać się piórem. Nie jest wybitna, tu zdecydowanie wykrzyknik, nie jest wybitna. Natomiast ma warsztat, ma wyobraźnię, ma talent i wykorzystuje go tak, jak chce. Dla sobie wiadomych celów, ale robi to dość sprawnie. Druga refleksja. Książka zaczyna się bardzo dobrze z punktu widzenia pisarza, czyli mojego. Od strony warsztatu zaczyna się bardzo dobrze. Wchodzimy od razu w świat bohaterów. Jesteśmy wciągnięci, zidentyfikowani z głównym bohaterem, Harrym właśnie. Akceptujemy, jakby go lubimy, wręcz jesteśmy gotowi potem pokochać go wkrótce, bo się okazuje, że sierota, że właśnie zamordowano mu rodziców w jakiś tajemniczy sposób, że wychowuje go okropna rodzina, która go nienawidzi, prześladuje. Taka współczesna wersja Kopciuszka, tylko że Kopciuszek ma dżinsy, adidasy i koszulkę po niegrzecznym kuzynie za karę nosi, poplamioną, bo jakby jest jakby poniżany w tym domu, odepchnięty. Czyli materiał do identyfikacji dla czytelnika rewelacyjny. Ale potem z biegiem jakby lektury dowiadujemy się, że ten bohater
ma takiego, powiedziałabym, dziwnego typu problemy i przygody. I generalnie, kiedy, przyznam się, zamknęłam pierwszy tom Harry'ego Pottera, przeczytałam cały i bardzo intensywnie, czytając po kilka godzin dziennie, bo ta książka ma taką wartką fabułę, wciąga i to się czyta. Wniosek mój z lektury pierwszego tomu był taki, to jest po prostu tak genialne, jakby to sam diabeł napisał. I jakby nie bez przyczyny tak sformułowałam tę myśl. Genialne, jakby to sam diabeł napisał. Bo znalazłam w tej książce wiele niezwykle niepokojących tez, które spowodowały, że zaczęłam się zastanawiać, z jakiego ducha pisał autor, gdzie leży źródło jego inspiracji, jej inspiracji i dlaczego książka dla dzieci i młodzieży jest tak mroczna, pełna śmierci, pełna lęku, pełna takiej tezy autorskiej, że uciekaj, chłopcze, bo masz cały czas za plecami kogoś, kto chce cię zamordować. Więc zwiewaj, Harry, uciekaj, uciekaj. I co tom potem się powtarza, ten motyw ucieczki, z takim oglądaniem się za siebie, czy już mnie dopadł, czy mnie jeszcze nie dopadł. I doszłam do wniosku, że jest to książka nadzwyczajnie nie nadająca się dla dzieci. I potem utknęłam w drugim tomie, na takiej scenie dosyć obrzydliwie opisanej, kiedy na stypie uprawie bezgłowego ducha, który wśród duchów był, że tak powiem, skundlony, bo rasowe duchy już nie miały głowy, więc mogły nimi grać sobie w jakieś tam gry towarzyskie własnymi głowami, a temu głowa dyndała jeszcze na kawałku mięśnia i skóry. Ja to cytuję Rowling, ja bardzo delikatnie naprawdę cytuję to, co tam jest napisane. Więc jakby z tego powodu miał kompleksy i na kolejnej rocznicy jakby stypy, tam set lat już po jego śmierci, zjawiają się ludzie, czyli Harry, Hermiona i Ron, to jest trójka głównych bohaterów siedmioksięgu Joanne Rowling i są zmuszeni, z mojego punktu widzenia jako czytelnika, zmuszeni brać udział w tej uroczystości, ale tak naprawdę robią to z pasją i z radością. I tam jest opis właśnie takich okropnie już zepsutych, zgniłych, ruszających się potraw, które wyłażą z talerzy, bo wiadomo, że jak duchy nie mają zmysłów, to żeby podelektować się trochę potrawami na uczcie, to jakby muszą mieć zdwojone, czy też z dziesięciokroć powiększone takie zmysłowe jakieś doznanie. Więc to musi wszystko śmierdzieć, przepraszam, żeby w ogóle cokolwiek odczuły. I mówię to nie po to, żeby państwa jakoś denerwować i żebyście mieli obrzydliwe miny na samą myśl, tylko moi drodzy, w tej książce jest dużo takich opisów. Przypominam, książka dla dzieci i młodzieży. No więc, moi drodzy, wracając do wątku osobistego, napisałam owszem książkę, tylko już to wydawnictwo nie chciało jej wydać, bo to wydawnictwo czekało na zupełnie inną książkę, a książka, którą napisałam, została wydana gdzie indziej, w chrześcijańskim, katolickim, porządnym wydawnictwie edycji Świętego Pawła. I w ten sposób powstała książka antymagiczna, której główny bohater ma na imię Anhar, bo jest antyharym. Po prostu jako pisarz chrześcijański doszłam do wniosku, że muszę powalczyć z Joanne Rowling na tyle, na ile potrafię, na ile mam skromne możliwości, że muszę zrobić to, co mogę, czyli po prostu usiąść, napisać książkę, która w sposób jakoś odpowiedni, krytyczny komentuje świat magii okultyzmu, z którym spotkałam się u Joanne Rowling. I słuchajcie, jakby nie to wszystko jest tak ważne, co powiedziałam przed chwilą, jak to, co powiem teraz. W momencie, kiedy oddałam tę książkę do druku, do wydawnictwa, zaczęły się dziać w moim życiu osobistym bardzo dziwne rzeczy, tak to ogólnie nazwijmy. Były to rodzaje, daj świadectwo teraz, trudno to się mówi, to jest jakby prywatną sferę już wkraczam swojego życia, dzielę się tym publicznie, więc to jest trochę trudne, ale muszę powiedzieć, że po prostu zaczęły się dziać w moim życiu wtedy bardzo dziwne rzeczy. Były to różnego typu dręczenia, które miały spowodować, tak ogólnie to nazwijmy, zniechęcenie mnie do pisania dalej, do zajmowania się w ogóle tym tematem i po raz pierwszy po 30 paru latach wówczas swojego życia doświadczyłam tego, że jest rzeczywistość demoniczna, która ma twarz, która ma energię, która jest wrogo i nienawistnie nastawiona do mnie jako do człowieka. I ta rzeczywistość zaczęła się demonstrować. Na różne sposoby dawała znać jakby o tym, że istnieje.
Było to niebezpieczne dla życia, zdrowia mojego, moich dzieci, rodziny, moich bliskich. Różne formy przybierało. Stąd się wzięła determinacja moja, żeby napisać drugi tom i żeby jasno, na ile potrafię, na ile mogę, na ile mam siłę, przeciwstawiać się w życiu magii, okultyzmowi i promocji właśnie tego typu bałwochwalstwa w życiu społecznym, publicznym, w kulturze, bo zrozumiałam, że jeżeli przez wiele lat życia własnego miałam spokój od jakichś kontaktów, że tak powiem, i demonstracji demonicznych, a one w nadzwyczaj silnej formie objawiły się w moim życiu właśnie w tym momencie, kiedy przeciwstawiłam się magii i okultyzmowi, to znaczy, że jest to jakieś ulubione diabelskie pole, na które się wchodzi jak saper i w momencie, kiedy się jakby tej rzeczywistości dotknie, to któraś bomba musi wybuchnąć. Dokładnie tak było w moim życiu. I dopiero po zawierzeniu się osobiście mojego męża, moich dzieci, naszej rodziny, też mojej działalności społecznej, takiej właśnie tego typu, czy jakiejś prelegenckiej, tak to ogólnie nazwijmy, zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi na Jasnej Górze, myśmy odetchnęli wtedy, skończyły się dręczenia, chociaż przez cały czas jakby jesteśmy nękani, za ja osobiście, czy moja rodzina, czy osoby, które też zajmują się podobnymi tematami, tak jak ja, i jeżdżą po Polsce. One są też w jakiś tam sposób no, nękane, ale w tej chwili jakby sytuacja jest pod kontrolą i bardzo się cieszę, że właśnie Maryja tutaj jest nadzwyczajną orędowniczką w tak trudnych sytuacjach. Zatem moi kochani, staję nie jako, że tak powiem, mądrala, która tutaj przeczytała i będzie was teraz pouczać, tylko jako osoba, która włożyła rękę do ognia, nie wiedząc, że to robi, oparzyła się, wrzasnęła z bólu i poznała, że ogień jest piekielnej natury. Taka jest magia. Magia istnieje naprawdę. Może my współcześni mamy wątpliwość co do tego, ponieważ są całe stacje telewizyjne, gabinety wróżek, reklamy na ulicach. Tak się złożyło, akurat mieszkamy w Warszawie. Co ulica, co róg, co rondo, transparent, tutaj medytacja transcendentalna, tu yoga, tu gabinet medycyny jakiejś tybetańskiej, tutaj proszę bardzo, wschodniej sztuki walki, na przykład aikido, bardzo zaangażowana religijnie, duchowo, tak, sztuka walki, tu śmo, tu owo, i generalnie mamy cały świat ezoteryzmu podany właśnie w taki sposób, że tylko przyjdź, skorzystaj, mamy dla ciebie ofertę duchową, cielesną, fizyczną, naprawimy cię, uzdrowimy, pokleimy ducha i ciało. Korzystaj, tylko masz oferty, jakie chcesz, jeszcze poznasz przyszłość, jeszcze skontaktujesz się ze swoimi przodkami na seansie spirytystycznym. Jest cała gama ofert. Chciałabym podzielić się z wami kilkoma myślami, które jakby krążą wokół najbardziej istotnych i najczęściej spotykanych pytań, z jakimi ja właśnie spotykam się przy tego rodzaju wydarzeniach. Są sugestie, że moc, z jaką się zmagają, ma to samo źródło. Jest zresztą msza satanistyczna opisana w czwartym tomie na stronie 666, bardzo symbolicznej, kiedy Harry jest dawcą krwi, a inny sługa Voldemorta jest dawcą ciała, kończyny własnej, żeby Lord Voldemort mógł się odrodzić ze swoją potęgą, taką fizyczną. I podczas tej mszy, właśnie tuż przed nią, Harry oddaje pokłon Voldemortowi, po prostu klęka przed nim. I powiem wam, że takich niuansów, tak to nazwijmy, jest w tej książce bardzo dużo. I autorka po prostu nie znalazła sposobu, żeby poszukać jakiegoś bohatera, który mógłby symbolizować absolutne dobro w tej książce. Nie ma go. Więc pytanie, na ile ta książka może być pożyteczna w wychowywaniu młodzieży i dzieci? Czy nie jest przypadkiem tak, że ona więcej zaciemnia niż rozjaśnia? Bo też jako pisarz, jako historyk literatury powiem wam krótko, jak świat światem, zawsze tak było, że na łyżkę miodu można było sprzedać beczkę dziegciu. Najpierw w legendach, a potem już w pisanych opowieściach. Jeżeli ktoś użył motywu przyjaźni, miłości,
jeżeli był jakiś bohater heroiczny, walka i tak dalej, to są elementy, które się zawsze w legendach i pisanych, tudzież niepisanych wcześniej pojawiały. I jeżeli mamy zapewnione to, że autor wykorzysta motyw przyjaźni, miłości, czy właśnie jakiejś tam walki pozornej lub mniej, dobra ze złem, to poza tym czytelnik wchłonie już i przyjmie za swoje wszystkie inne treści. Ponieważ skłonność nas, czytelników, do odbierania właśnie jakby tego miodu, czyli właśnie tych pięknych idei gdzieś tam wsączonych w tekst, jest tak duża, że usprawiedliwimy wszystko inne, co jeszcze w tej powieści, czy też baśni, cokolwiek legendzie zostało pokazane. Mówiłam o tym, że magia istnieje naprawdę i jestem pewna, że Joanne Rowling o tym wie. Jest autorką, która jakby publicznie przyznaje się do inicjacji okultystycznej i też jakby jej studia nad historią religijności, mitologii, jej szperanie po książkach, po historii jakby kultur, religii, łącznie z kultami satanistycznymi, jest jakby już oficjalnie wiadomy. I też nie chodzi o to, żeby jej robić zarzut z tego, że chciała uwiarygodnić, powiedzmy, swoją fantazję literacką, więc poszukiwała prawdy w historii, żeby ta fabuła była coraz bardziej ciekawa. Natomiast to, co mnie niepokoi, to to, że ona uwiarygadnia i wyciąga jakby z historii okultyzmu dwie postaci, od razu mamy to w pierwszym tomie, Flamela, a w drugim bądź trzecim, nie pamiętam, Helenę Bławacką, zaraz o nich powiem, wyciąga z historii realnej, historii okultyzmu, dwie postaci, które służą jej jako wzorce, jako idole dla młodych adeptów sztuki czarnoksięskiej, a tak naprawdę są demonami historii okultyzmu. I króciutko, bo też jakby no, nie możemy szerzej na ten temat się rozwodzić, powiem wam. Flamel, bohater pierwszego tomu Harry'ego Pottera, pokazany jest jako nadzwyczajnie atrakcyjny czarnoksiężnik, który góruje nad innymi swoją wiedzą i władzą magiczną, ponieważ posiadł jakby umiejętność sporządzania eliksiru nieśmiertelności, i stworzył, odnalazł kamień filozoficzny, który sprawia właśnie, że ten eliksir działa. I w ten sposób posiadł jakby wszelką ludzką i nieludzką mądrość. Żyje w związku z tym, ile chce, żyje już lat kilkaset i ostatecznie postanawia zakończyć życie tylko dlatego, że już sobie żartuję w tej chwili, że mu się znudziło. I uznał, że Harry Potter to jest właśnie już taka kolejny jakby bohater historii magii i jakby Flamel już nie ma, trochę mu się znudziło, już nie musi dłużej żyć. Trochę zabawne, że tak powiem, rozwiązanie wątku Flamela, ale Flamel jest postacią historyczną. To był satanista, który malował ukrzyżowane węże, kłaniał się im, oddawał im hołd. I postać historyczna. I jeżeli taka osoba jest pokazana jako autorytet, zaraz w pierwszym tomie, kiedy zaczynamy podróż z Harrym po świecie magii, no to pytanie dlaczego? Czy autorka nie wiedziała, kogo wybiera? Ależ oczywiście właśnie dlatego go wybrała, że wiedziała, kogo wybiera. I przykład drugi takiej inspiracji autentycznej Joanne Rowling, który mnie nadzwyczajnie zaniepokoił i powiem, włosy mi stanęły dęba, jak skojarzyłam te dwie postaci, to jest niejaka Cassandra Wablacki. To jest pseudonim autorki, która w drugim bądź trzecim tomie, tego właśnie nie pamiętam, proszę wybaczyć, jakby no, rekomenduje się jej podręcznik do nauki wróżbiarstwa. I Ron, Harry i Hermiona mają obowiązkowy podręcznik do wróżbiarstwa, napisany przez niejaką panią Cassandrę Wablacki. I nie ma wątpliwości, bo i sama Joanne Rowling to potwierdza, i Andrzej Polkowski, który jest tłumaczem Harry'ego Pottera na język polski, i słownik specjalnie wydany, taki potterowski, tak zwany tezariusz, gdzie mamy te wszystkie pojęcia potterowskie wyjaśnione. Nie ulega wątpliwości, że chodzi o Helenę Bławacką. A Helena Bławacka, moi kochani, to jest, powiedziałabym, czarna dama historii okultyzmu, medium spirytystyczne, kobieta opętana po prostu,
która kontaktowała się podczas seansów przy pomocy tak zwanego pisma automatycznego, co polega na tym, że medium, czyli osoba, która kontaktuje się z duchami, powiedzmy, z drugiej strony, zapisuje w nieświadomości pewne treści i dopiero kiedy wybudza się z tego transu, czyta i analizuje to, co napisała. Czyli jakby pod natchnieniem nieznanej sobie istoty to pisze. Czytałam fragmenty wypowiedzi Heleny Bławackiej na temat właśnie tych seansów spirytystycznych, kiedy ona wyraźnie pisze, że jest to taki czas, kiedy ktoś wchodzi w nią, że ona wtedy, jej osobowość i ona sama zostaje zepchnięta zupełnie z własnej świadomości i że tę świadomość wypełnia jakby czarna chmura i że istota zamieszkująca tę czarną chmurę rozkazuje jej wtedy robić to czy tamto. No i wybaczcie, moi drodzy, jeżeli to są inspiracje dla autorki książki współczesnej, prawda, podobno fantastyka, powieść symboliczna, współczesnej książki dla dzieci i młodzieży, to pytanie znów, dlaczego to robi? Czy nie rozumie, czy może właśnie rozumie i dlatego to robi? I to jest, powiedziałabym, nadzwyczaj niepokojące. Kolejna jakby teza, z którą ja się spotykam często w czasie rozmów na temat Harry'ego Pottera, brzmi następująco. Harry Potter, proszę pani, to jest taka współczesna baśń i proszę pani, Joan Rowling to dopiero stworzyła świat magii w literaturze dziecięcej. Ona jest genialna, jest dynamiczna, te obrazy są świeże, ma dużo fantazji i ten świat magii jest taki żywy i pasjonujący, dlatego dzieci to czytają. Wiecie, dlaczego ten świat jest inny od świata magii stworzonego przez innych autorów wcześniej, przed Joan Rowling? Mówię to odpowiedzialnie, to co mówię, dlatego że, mówiąc językiem okultyzmu, niech to tak zabrzmi, jak ja bym chciała, żeby zabrzmiało, kanały komunikacji ze światem demonów realnie istniejących zostały w książce Harry Potter otwarte. I cały ten świat mocy demonicznej został serdecznie i z ukłonem zaproszony do literatury dziecięcej. I powiem tak dalej, to nieprawda zatem, że Joan Rowling stworzyła świat magii w literaturze dziecięcej. Z mojego punktu widzenia jako pisarza, Joan Rowling zniszczyła świat magii w literaturze dziecięcej. Zniszczyła świat magii. Jestem autorem chrześcijańskim i mam teraz po historii Harry'ego Pottera następujący wybór. Albo będę tak jak wszyscy pisarze przede mną, jak Joan Rowling, jak wszyscy ze mną i po mnie, głucha i udam, że nie rozumiem i nie słyszę, że jeżeli dzisiaj napiszę książkę, w której będzie wróżka, będzie miała różdżkę, gdzie będzie szklana kula, czapka niewidka, peleryna niewidka, cokolwiek chcecie, to ja będę tylko poruszała się w świecie fikcji literackiej i niech się nikt mnie nie czepia, bo to są symbole wykorzystywane już przez braci Grimm i ja mam prawo dzisiaj ich używać. Albo powiem inaczej, do Joan Rowling szklana kula, różdżka, magiczne zwierzę gadające, co tam chcecie, jeszcze te wszystkie atrybuty magiczne, były używane w literaturze, bo były w sferze tej umowności pozostawione. W związku z tym nie szkodziły, jakby nie niszczyły psychiki dziecka. Ale ponieważ Joan Rowling zaprosiła okultyzm do literatury dziecięcej, zupełnie świadomie i realnie opisując, co parę stron się natykamy na to, realne praktyki okultystyczne i zachęcając swoich bohaterów, swojej książki do uprawiania tych praktyk i do wchodzenia jakby w głębie magii, okultyzmu, wszelkich jej technik, spirytyzm przecież na porządku dziennym w tej książce, kontakt z duchami, zresztą no bardzo taki dwuznaczny, to już może za chwilę jeszcze o tym dwa słowa. Więc moi drodzy, sytuacja jest taka. Dzisiaj nie można już napisać o różdżce ani o szklanej kuli, jeżeli się jest odpowiedzialnym pisarzem. Bo dzieci współczesne nie będą już patrzyły na to jak na fikcję literacką, tylko potraktują to jako zaproszenie do wejścia w świat okultyzmu. Więc choroba popromienna po Rowling polega na tym, że wycięto cały kawał słownika pojęć, które normalnie autorzy bajek dla dzieci mogli wykorzystać pisząc dla dzieci. Czy to się nazywa stworzenie świata magii w literaturze dziecięcej?
To jest zniszczenie świata magii w literaturze dziecięcej. To wszystko stało się zbyt realne. Ja może powiem tak, mój autorytet jest skromny, żeby wam żeby zaryzykować tezę, że jak ja powiem, to tak jest, ale może się podetrę autorytetem innych osób. Ojciec Aleksander Posadzki, animator Związku Egzorcystów Polskich, na temat tej książki Harry Potter napisał właśnie własną, Harry Potter i okultyzm, taki jest tytuł książki ojca Posadzkiego. I on o książce Harry Potter mówi wprost, jest to książka inicjacyjna. Ona inicjuje dziecko w świat okultyzmu. Mówi to ksiądz doktor habilitowany, który współpracuje z Gabrielem Amortem, naczelnym egzorcystą Watykanu. Również Gabriel Amort bardzo krytycznie wypowiada się na temat książki Harry Potter, mówiąc o niebezpieczeństwie duchowym, jaki niesie ta książka ze sobą. Także autorytety od duchowości przestrzegają, a ludzie jakby niefrasobliwie wkładają ręce do ognia i jeszcze jakby mamy wszyscy zgodnie jednym chórem śpiewać, że to jest dobre dla naszych dzieci. Jak powiedziałam, Joanne Rowling jest pisarką dość zdolną, ale powiem wam, że to, co mnie zadziwia i jakoś tak no, smutno fascynuje, to jest to, że najlepsze fragmenty tej książki, najlepiej warsztatowo napisane, to są fragmenty opisujące grozę i śmierć. Nie ma tak wybitnie napisanych fragmentów w Harrym Potterze, w tych 7 księgach, tysiącach stron, jak te fragmenty, które opisują grozę i śmierć. Pytanie znowu pytanie, dlaczego? Kobieta, matka, prawda, autorka, wykładowca, nauczyciel literatury angielskiej, czyli no, z jakąś taką wrażliwością też literacką, skąd ta potrzeba? Skąd to natchnienie? Skąd jakby pragnienie sięgania do źródła ciemności i dlaczego właśnie te fragmenty błyszczą, jak czarne perły dosłownie? To jest nadzwyczajne. Jak obliczyłam, ile w Harrym Potterze, na tych tysiącach stron jest opisów piękna, czyli jakby takiej no, przeciwwagi, prawda, do tych opisów grozy i śmierci, to powiem wam, że zaskakujące zupełnie były spostrzeżenia. Opisy piękna w Harrym Potterze można by skoncentrować na kilkunastu stronach, a kilka tysięcy zostało napisanych. Są to pojedyncze zdania na temat pogody, takiej lub innej, powiedzmy ładna pogoda, piękna pogoda, Harry może latać na miotle i grać w Quidditcha. To są pojedyncze zdania. Jest piękny opis w pierwszym tomie Harry'ego Pottera śmierci jednorożca w zakazanym lesie. Jednorożec pokazany jest jako świetliste, mistyczne zwierzę, które umiera i opis, który wtedy robi Rowling, jest nadzwyczajny i artystycznie i naprawdę, no, dla mnie to był jeden z najlepszych fragmentów w ogóle pierwszego tomu, to był właśnie ten opis. Śmierci jednorożca w zakazanym lesie, w ciemności. Ale słuchajcie, ten opis piękna jest sprofanowany. Za sekundę razem z Harrym czytelnik widzi zakapturzoną postać, na twarzy tam nie ma, ohydną, która chłepcze krew z jednorożca i jest to obrzydliwy opis. Taki, że przed chwilą mieliście święte zwierzę, a za chwilę widzicie już jakby piekło. Zwłaszcza, że jednorożec w mitologii chrześcijańskiej to jest Jezus Chrystus. Dobrze o tym wie Joanne Rowling. Nie twierdzę, że opisała w ten sposób zwycięstwo zła nad chrześcijaństwem. Nie mówię tego. Ale kontekst jest dokładnie taki. Symbolika jest stała. Kolejny opis, słuchajcie, piękny opis śpiewu Feniksa na pogrzebie Dumbledora. Pięknie śpiewa Feniks na pogrzebie swojego pana Dumbledora, a jest to rektor magicznej akademii. Jest raz piękny opis krajobrazu nadmorskiego w tych 7 tomach, który Harry kontempluje, urodę tego krajobrazu. Uwaga, kopiąc grób swojemu skrzatowi domowemu. I jest w dodatku Harry bardzo sam wzruszony swoim postępowaniem, bo przecież ma różdżkę, mógłby machnąć i dół zrobiłby się sam, ale jakby ten hołd ostatni oddany skrzatowi domowemu, że własnoręcznie wykopie mogiłę, usprawiedliwia jakby to, że kopie sam. Mógłby różdżką, a wykopie sam. Niech to będzie gest dla skrzata. Wtedy kontempluje piękny krajobraz nadmorskiego. I moi kochani, właściwie to wszystko. Jeszcze zwykłam żartować, że do tego wszystkiego piękna czarownica Flair,
piękna czarownica Ginny i niebrzydka czarownica Cho Chang. Więc są też zdania opisujące urodę czarownic w tej książce. I to wszystko. I tu się rozstajemy z pięknem. Natomiast z drugiej strony epatowanie brzydotą, śmiercią, lękiem jest nadzwyczajne. Każdy kolejny tom Harry'ego Pottera jest skonstruowany fabularnie na tej samej zasadzie, że Harry uświadamia sobie obecność Voldemorta, gdzieś tam za plecami czuje jego oddech, przez cały tom ucieka przed konfrontacją ze złem, żyje w nadzwyczajnym lęku, co jest nie do wytrzymania, powiem wam. Napięcie związane z ucieczką dziecka przed czyhającą na niego śmiercią jest patologiczne w tej książce, jego natężenie. Jeżeli sobie wyobrażacie, że wasze dzieci po prostu czytają przygody maga, który uczy się różnych magicznych sztuczek, ma różdżkę, więc się nią bawi, tam się dowie czegoś, tu się czegoś dowie, ma przyjaciół. To jest piękna książka o przyjaźni, przyjaciel za przyjaciela tam życie oddaje nawet, to jest wzruszająca książka o przyjaźni. To jest wierzchołek góry lodowej. A tak naprawdę mamy depresję, ponieważ Harry zwiewa przez wszystkie kolejne tomy przed konfrontacją z mordercą swoich rodziców. I natężenie tych emocji są, tak jak powiedziałam, najlepsze opisy tej książki to sceny grozy i śmierci. Najlepsze opisy to są właśnie opisy lęku przed Voldemortem. Gratulujemy jakby no, horyzontów, prawda, autorce, która w tym momencie ten talent tak wykorzystuje. To jest bardzo trudne. I jeszcze ostatnia myśl, która dotyczy tego tematu. Opisy, słuchajcie, śmierci i stosunku do śmierci. Jest wiele bulwersujących opisów takich stosunku Joanne Rowling do śmierci, czy też jej bohaterów, no już nie czepiajmy się osobiście jakby tutaj Joanne Rowling. O jednym wam powiem, coś co mnie bardzo tak przygnębia w tej książce i bulwersuje. Jedną z bohaterek tej powieści jest duch, jednym z bohaterów jest duch, może tak, duch jęczącej Marty. Tak się nazywa. Jest to dziewczyna, która zmarła w młodym wieku. Jej duch zamieszkuje toaletę żeńską w magicznej akademii. Jest nadzwyczajnie marudna i każdego, kto wejdzie do żeńskiej toalety, dopada zaraz i chce z nim koniecznie porozmawiać. I to wszystko można by obśmiać i powiedzieć, no dobrze, taka fantazja, już nie czepiajmy się. Ale jest pewien sposób na tę tak zwaną jęczącą Martę, która jest zakompleksioną nastolatką i po cichu tam wyciskała sobie pryszcze w tej toalecie, kiedy jeszcze żyła. Dokładnie taki opis jest. Jest jeden sposób, żeby się pozbyć jej uciążliwego towarzystwa. Jak się ma dosyć jęczącej Marty, to się po prostu spuszcza wodę w klozecie. I duch jęczącej Marty znika i mamy Martę z głowy. I moi kochani, ja wiem, że w świecie mediów, gier komputerowych i tak dalej jesteśmy już ogólnie przyzwyczajeni do tego, że tego rodzaju estetyka, prawda, tutaj wielki wykrzyknik estetyka obowiązuje. Natomiast jeżeli ta książka staje się obowiązkową lekturą szkolną, jeżeli są kolejne ekranizacje, jeżeli jest taki szał i wciska się dorosłym i dzieciom tę lekturę jako kultową, już użyjmy tego słowa modnego, to trzeba zadawać sobie pytania. Powiem jedno, jeżeli autor ma ambicje pisać dla dzieci czy młodzieży, a ma nieuporządkowany w sobie stosunek do śmierci, to niech się z daleka trzyma od literatury dla dzieci i młodzieży, bo jest to temat święty. Sami dobrze wiecie, macie dzieci w rodzinie, prawda? Jakie są konfrontacje dziecięcej wyobraźni ze śmiercią realnie? I jak trudno jest nam dorosłym przygotować dziecko jakby do takiego momentu, jak trudno jest z nim rozmawiać, kiedy coś takiego się stanie, to jest temat święty, realnie święty, tajemnica przejścia dla dziecka. I w literaturze dziecięcej autorzy, którzy drwią z tego tematu, kpią z niego, ja dam tylko przykład jęczącej Marty, jest na pęczki tego rodzaju opisów w Harrym Potterze, powinni naprawdę trzymać się z daleka od literatury dziecięcej, jeżeli nie chcą zrobić krzywdy. Bo to bardzo tani jest chwyt, prawda, żeby się wszyscy pośmiali w tym momencie, bo jakby profanuje się sakrum. Zresztą u Joanne Rowling jest bardzo dużo takich subtelnych sygnałów profanacji sakrum. Słowo święty na przykład pojawia się w pierwszym tomie tylko raz, kiedy wuj Vernon
próbuje Harry'ego przekonać, żeby się dobrze zachowywał wobec ciotki March, takiej wrednej ciotki, która ma przyjechać w gości. Wuj Vernon nie chce się przyznać, że Harry jest adeptem, no powiedzmy uczniem Akademii Magicznej i trzeba jakoś tej wrednej ciotce wytłumaczyć, gdzie się uczy, co robi, żeby jakoś to po ludzku wyglądało. I wuj Vernon ćwiczy Harry'ego w słusznych jedynie odpowiedziach i mówi: pamiętaj, jak przyjedzie ciotka March, masz powiedzieć, że chodzisz do szkoły świętego, powiedzmy tam Brutusa, nie pamiętam teraz imienia, świętego Brutusa dla młodocianych recydywistów. Powtórz, chodzę do szkoły świętego Brutusa dla młodocianych recydywistów. Jedyny raz, kiedy się słowo święty pojawia w tym tomie. Na obrazach są za to pijani mnisi, na stypie właśnie u tego bezgłowego prawie ducha Nika są ponure zakonnice. I to są takie małe sygnały, takie znamy je, prawda, z tak zwanej poprawności politycznej współczesnych mediów. Takie sygnały, co Joanne Rowling myśli o sakrum. Owoce tej lektury nie muszą być dramatyczne. To znaczy, to nie jest tak, że jak ktoś przeczytał, to już jest opętany. Żebyście nie mieli, moi drodzy, takiego wrażenia z tego spotkania. Natomiast, tak jak mówił ojciec Aleksander Posadzki, jest to lektura inicjacyjna i naprawdę należy bardzo omodlić dzieci, które tę książkę czytały. Tym bardziej, jeżeli zauważycie, że świat ich zainteresowania, jak takiego jakby otwarcia na te tematy okultystyczne się poszerzył. A w Biblii magia uznana jest za grzech i to grzech śmiertelny. I moi kochani, w Starym Testamencie grzech uprawiania magii był równoznaczny z grzechem bałwochwalstwa, morderstwa i nierządu sakralnego i tak jak tamte trzy karane śmiercią. Tak bardzo Bóg zazdrosny był jakby o swój lud. Pewnie się zdanie komentarza należy jeszcze szybko. Dlaczego? Bo wszystkie ludy obok narodu wybranego komunikowały się ze swoimi bogami poprzez praktyki okultystyczne. Religia Izraela była religią objawioną, natomiast pozostałe ludy kłaniały się, prawda, swoim bogom, wykorzystując, tudzież wymyślając różnego rodzaju praktyki, które miały im pomóc w skontaktowaniu się z tym wyimaginowanym bóstwem, za którego twarzą stał realnie demon. No bo jeżeli założymy, że jest jeden Bóg, to wszyscy inni, którzy żądają boskiej czci dla siebie, są uzurpatorami, mogą być tylko jakby z tej ciemnej strony, nie ma możliwości innych. Dlatego grzech magii jest tak napiętnowany w Biblii, ponieważ bezpośrednio łączy się z kultem obcych bogów. Czyli przeciwko pierwszemu przykazaniu nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Moi drodzy, co to jest zmierzch? To jest taki czteroksiąg napisany przez Stephanie Meyer, autorkę, która wykorzystała motyw już znany w literaturze, bo to się pojawiało i w legendach, w polskich legendach. Ja pamiętam taką historię utopca, takiego demona, który mieszkał w jeziorze, ale w księżycowe noce przybierał postać pięknego młodzieńca i szukał po wsi dziewczyny, którą mógłby uwieść. Także no, był piękny, był jakoś tak atrakcyjny i zakochany w ogóle, szukał miłości, czyli jakby zakładamy, że miał w sobie jakieś dobro, prawda? Podobnie poezja przełomu XIX-XX wieku, wcześniej poezja romantyczna. Były podejmowane już takie wątki w literaturze, które miały pokazać demona i w jakiejś tam formie, prawda, istotę potępioną, jako bohatera tragicznego, który został nie z własnej winy zepchnięty z tego świata wartości i próbuje się jakby, no nie wiem, jakąś ekspiację uczynić, próbuje się odnaleźć w świecie ludzi i w świecie wartości. Także sam pomysł, żeby uczynić wampira postacią pozytywną, nie jest nowy, a właśnie ku temu zmierzam. Ponieważ zmierzch to jest taka historia miłości dwojga istot. Ona jest kobietą młodą, ma lat 17, przypomina znowu Kopciuszka. Bella Swan, główna bohaterka zmierzchu, to właśnie taki współczesny Kopciuszek. Współczesna nastolatka amerykańska, która pochodzi z rozbitej rodziny. I mama właśnie gdzieś tam mieszka z jakimś innym mężczyzną. Ona trafia do szaroburego miasteczka Forks, gdzie ciągle pada deszcz, gdzie jest szaro i smutno. Mieszka z fajtłapowatym tatą, który sobie w ogóle z życiem i ze sobą nie radzi i generalnie bardzo jest wdzięczny córce, że czasami robi mu jakiś makaron czy hamburgery, bo sam jakby by nie potrafił.
jest dziewczyną neutralną światopoglądowo, to znaczy przez te cztery tomy nigdzie nie mamy sugestii, że ona się jakoś deklaruje, powiedzmy, religijnie. Jakby taka, w duchowej pustyni się poruszamy. I powiem wam, że to jest ciekawe w tej książce. Przez cztery tomy w duchowej pustyni, religijnie duchowej pustyni, poruszają się wszyscy bohaterowie ludzcy. O jakichś religijnych, nie wiem, fascynacjach mamy tam tylko jeden opis. Mama Belli właśnie, René, to kilka zdań zawiera. Mama Belli zajmowała się garncarstwem, potem z równą pasją uprawiała jogging, potem z równą pasją zajmowała się jogą i to jest ta ducha, a potem z równą pasją tam, nie wiem, jakiś romans z kimś, a potem z równą pasją coś. I jakby cały sygnał w czterech księgach znowu na temat duchowości ludzkiej, to jest sygnał, że René zajmowała się jogą, czyli mama Belli. Poza tym neutralnie. Natomiast, co jest ważne, może to od razu powiem, zamkniemy już ten temat. Istoty innego gatunku, czyli wilkołaki i wampiry, zamieszkujące, jakby zaludniające tę powieść, mają swoją religijność, duchowość i wrażliwość. Szczytem jakby religijności jest religia wilkołaków w tej powieści, którzy przechowują legendę swojego powstania, mają wokół tego jakiś cały taki mityczny jakby obrzęd podtrzymywania tej legendy i cały świat wrażliwości jakiejkolwiek duchowej, religijnej to jest właśnie świat religii wilkołaków. To tak jakby na marginesie. No i do tego Kopciuszka, do tej zwykłej dziewczyny, która zresztą jest przeciętnie urodziwa, ma za długie nogi, które się ciągle plącze, w szkole sobie trochę radzi, trochę nie, generalnie sobie radzi, ale jakoś tak, no powiedzmy, niewybitnie. W jej życiu zjawia się ktoś nadzwyczajny, wampir, realnie, żartuję sobie, emerytowany, bo on tam ma 117 lat z okładem, ale wygląda na 17-latka, więc dlatego właśnie, że tak wygląda i jest do tego nadzwyczajnie piękny, sprawia, że Bella się w nim zakochuje. I moi drodzy, można by oczywiście powiedzieć, że znowu się czepiamy, że jeżeli nam przeszkadza tylko to, że piękna miłość pomiędzy istotą innego gatunku a człowiekiem, która przecież może być tylko symboliczna w literaturze, została opisana w sposób taki bardzo delikatny i dlaczego znowu jakaś kontestacja tej powieści, to powiem może tak od razu jasno, żeby to było wiadomo. Stephanie Meyer, autorka tej powieści, jest mormonką. To jest bardzo ważne, ponieważ w sekcie Mormonów czci się Lucyfera jako istotę ducha dającego mądrość i światło ludzkości. Chodzi o sytuację w raju pod drzewem poznania dobrego i złego. Teoria tego mniej więcej jakby opiera się na takiej refleksji. Bóg zagrodził człowiekowi dostęp do całej wiedzy o sobie, zatem też o świecie, zamknął mu drzwi do poznania zła i pozostawił tylko część prawdy, ograniczając jakby mądrość ludzką. Tylko pokazał jakby świat dobra i powiedział, z drzewa poznania dobrego i złego nie będziesz jadł. Czyli jakby nie wejdziesz już w ten świat wartości, do którego ja zakazałem wejścia. Natomiast Lucyfer zrobił rzecz nadzwyczajną, okazał się lepszy od Boga, ponieważ postanowił otworzyć drzwi do świata zła i w ten sposób sprawić, że człowiek staje się jak Bóg. Będziecie jak bogowie, prawda? Słynne hasło New Age'u zresztą, współczesnego. Otworzył drzwi do świata zła, udostępniając człowiekowi całą wiedzę i w ten sposób upodabniając go jakby do Boga. I zwróćcie uwagę, jak ta teoria jest przewrotna, prawda? Zły, proszę wybaczyć, Papa Bóg, który zatrzasnął drzwi i powiedział, nie będziesz taki jak ja, nie będziesz tego wiedział, ja to przed tobą ukryję. I dobry Lucyfer, który mówi, będziesz wiedział wszystko, będziesz jak Bóg, będziesz wolny i ty zdecydujesz, jakby całą wiedzę ci dam. I teraz w kontekście tego, jeżeli wiemy, że autorka książki Zmierzch jest mormonką, to nasza perspektywa patrzenia na książkę Zmierzch się troszkę zmienia, moi kochani. Bo jeżeli jest tam opisany romans pomiędzy dziewczyną a wampirem, a wampir w słowniku mitów i tradycji kultury od zawsze jest symbolem demonicznym, to musimy się zastanowić, dlaczego.
dlaczego akurat idolem jest wampir. Naprawdę, gdyby Stefani Meyer opisała po prostu 17-latka, który byłby równie bogaty jak Edward, równie przystojny, równie inteligentny, równie rycerski, męski, bo słuchajcie, ten wampir potrafi panować nad sobą. Jest to wampir wegetarianin tak zwany, który nie żywi się krwią ludzką już. Kiedyś się żywił, ale teraz już nie. Zadowala się tylko krwią zwierząt, więc jest w nomenklaturze wampirycznej wegetarianinem. Panuje nad sobą do tego stopnia, że to wampir właśnie w tej powieści próbuje heroicznie zachować czystość przedmałżeńską. To dziewczyna go prowokuje przez 4 tomy, coraz bardziej, a on, dzielny rycerz, mówi nie, ja mam zasady. Wyobrażacie sobie, że można do takiej granicy perwersji dojść w literaturze, kiedy świat ludzi jest totalnie areligijny, po prostu totalnie. Są tam opisane na ogół pary właśnie takie kociołapskie, małżeństwo, to jest ewenement jakby w tym świecie ludzi. Do tego jakby żadnych potrzeb religijnych, tacy, powiedziałam, wegetatywni jesteśmy my ludzie. A po drugiej stronie są istoty piękne, mądre, inteligentne, religijne, tak jak wilkołaki. I do tego jeszcze mające charakter, umiejące panować nad całą sferą zmysłowości. I powiem wam tak, górna półka satanizmu to się nazywa lucyferyzm. Generalnie satanizm we wszystkich epokach, wiekach to jest praktyka zanurzania się w 7 grzechach głównych na ten czy inny sposób. Natomiast lucyferyzm ma jeszcze dodatkowo, poza tym, że też korzysta, tę właściwość, że jest nadzwyczaj elegancki i nie muszą to już być muzycy na przystanku Woodstock czy jakim tamkolwiek innym przystanku, to mogą być panowie w eleganckich garniturach, białych rękawiczkach, genialnie wykształceni, bogaci, jeżdżącymi najlepszymi samochodami. Lucyferyści to są osoby czczące, oddające kult jakby szatanowi, właśnie dlatego, że jest dobroczyńcą ludzkości, ponieważ otworzył oczy ludziom na prawdę. I w tym kontekście Edward, bo takie jest imię tego wampira, jako istota nadzwyczajna, która zakochuje się i doprowadza w końcu do małżeństwa z tą dziewczyną, słuchajcie, jest jakimś upiornym, nie, to jest w ogóle jakiś upiorny pomysł. Bo wyobraźcie sobie, że oni nie tylko biorą ślub i zachowują czystość przedmałżeńską, bo wampir tego chciał, ale również z tego związku poczyna się dziecko, które jest pół człowiekiem, pół wampirem. Dziewczynka. Z natury swojej pół człowiek, pół wampir żywi się krwią. Więc matka brzemienna, Bella Swan, żona wampira, ma problemy ze zdrowiem, zanim urodzi swoje dziecko, w którym jest już od razu od poczęcia zakochana, bo ciągle słabnie, bo ma problem, nie wie, jak tę ciążę utrzymać. Jej ukochany wampir jest już gotów do aborcji, ale ona dzielnie, teraz ona z kolei matka, symbol macierzyństwa, ona dzielnie tego dziecka broni. I kiedy już właściwie umiera, bo jej organizm jest coraz słabszy, wpadają wszyscy bohaterowie główni tej powieści na genialny pomysł, że trzeba matkę napoić krwią. Bo jeżeli ona ma w sobie płód pół ludzki, pół wampirzy, to dziecko od środka wypija jej krew, więc jak dostanie od zewnątrz, to uratujemy życie matki. I co robi Bella? Z przyjemnością pije krew, jej to smakuje. I słuchajcie, scena porodu. Zaczęłam prywatnie, to może też zakończę prywatnie. Tutaj są matki w tym kościele. I wszystkie, jakbyście przeczytały opis ciąży i porodu, to byście powiedziały to, co ja w waszym imieniu, pozwolicie, to powiem. Młode, kochane, piękne dziewczyny, nastolatki. Naprawdę nie wygląda tak ciąża. I naprawdę nie tak wygląda poród. Kobieta nie rozpada się na kawałki przy porodzie. Nie odpada jej kręgosłup. Nie rozsadza jej miednicy. Nie odpadają jej nogi i ręce też jej nie odpadają. Mamy taki opis porodu tego czegoś, że tak powiem. I poza wszelkimi estetycznymi, już naprawdę porażającymi pomysłami Stefani Meyer, dodatkowy problem z tą książką jest taki, że ona pozornie
idealizuje miłość, bo zwolennicy tej książki mówią, no tak, ale przecież ta czystość przedmałżeńska w dzisiejszych czasach to jest takie nadzwyczajnie ważne. Musimy chronić czystość. To jest o tym, jak można mieć charakter, taki wspaniały bohater romantyczny. To dlaczego zabierać tę książkę dzieciom, młodzieży? A ja mówię, dlatego, że ona wcale nie jest czysta. Poziom emocji pomiędzy głównymi bohaterami, pożądania pomiędzy Bellą a wampirem jest eskalowany w tak wyrafinowany sposób, że młode dziewczyny od pierwszego tomu tak naprawdę, tak jak Bella, nastawione są na to, w jaki sposób sprowokować tę drugą stronę, żeby skutek był właśnie wcale nieczysty i wcale niepiękny. I teraz ta scena porodu jest przerażająca. Kończy się, Bella się rozpada na kawałki, bo ją to coś rozwala od środka. I żeby się w ogóle urodziło, bo jest to bardzo trudne w przypadku potwora półludzkiego, półwampirzego, ojciec musi wygryźć dziurę w brzuchu matki. I to robi. Wygryza dziurę w brzuchu swojej żony i dzięki temu można wydobyć to coś na zewnątrz. Przepraszam, że to mówię, kochani. Przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł jakoś tak estetycznie dotknięty. Ale to jest książka w milionach egzemplarzy promowana na całym świecie. Są ekranizacje. 3 tomy zostały już zekranizowane. Przed nami jeszcze tylko ostatni. Nadzwyczajna kariera Stefani Meyer przy tak bulwersującej fabule. Wolność myślenia. Powiem wam jeszcze dlaczego, moim zdaniem, już tak na koniec, dlaczego ta książka jest tak popularna, moim zdaniem. Po pierwsze dlatego, że promuje wątek wampiryczny. Jest to nadzwyczajnie popularny wątek w tej chwili w kulturze masowej. A musicie wiedzieć, że nieprzypadkowo jest w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych sekta. W Polsce też jest ta sekta, która się nazywa Świątynia Wampira. A w stanie Waszyngton jest w dodatku realnie Świątynia Wampira. Kościół satanistyczny, który się nazywa Świątynia Wampira. I jest to jeden z najbardziej takich aktywnych ośrodków satanizmu na świecie. I jeżeli, co nie daj Boże, zdarzyłoby się wam gdzieś zaplątać na jakieś strony internetowe, satanistyczne, przez przypadek gdzieś dotknąć takiej rzeczywistości, czy czasopism, czy gier, to musicie wiedzieć, że symbol wampira jest w tej chwili jednym z ulubionych symboli satanistycznych i identyfikatorem jakby tych stron satanistycznych. I tutaj jakby, no można oczywiście udawać, że się tego nie wie, ale nie mam wątpliwości, ponieważ jest to debiutancka powieść Stefani Meyer, napisana fatalnie, jeśli chodzi o warstwę literacką, możecie mi wierzyć lub nie, naprawdę siedzące tutaj dziewczyny napisałyby pewnie lepsze książki o pierwszej miłości, ale jeszcze jeden powód jest popularności Stefani Meyer. To się wiąże z historią innej pisarki, Anne Rice. Amerykańska pisarka Anne Rice napisała kilkanaście powieści wampirycznych, o wampirach właśnie, które pokazywały wampiry jako istoty wrażliwe, piękne, jakby potępione, jakby niezgodnie z własną wolą i naturą, przeklęte w związku z tym, chociaż nadzwyczajne. Są to powieści psychologiczne, bardzo głębokie, a jednocześnie obrzydliwe w sensie takim fizycznym, bo Anne Rice nie cofa się przed żadnym obrazem. Ona z satysfakcją, jak osoba opętana, wchodzi w obrazy opisywania jakichś tam też cielesności, jakichś kontaktów wampirycznych między sobą czy między innymi gatunkami w ogóle istot. Jest to tak obrzydliwe, że zdrowo myślącą osobę po prostu te książki odrzucają od razu. To się czyta i płacze. Ja dokładnie tak czytałam te książki. Musiałam przeczytać kilka, żeby móc mówić o Anne Rice, ale katusze, jakie przeżyłam przy tym, to naprawdę, to było straszne. I teraz, co się stało z Anne Rice, słuchajcie. Anne Rice, która biografię ma nadzwyczajnie medialną, bo miała męża satanistę, ma syna homoseksualistę, a sama jest, można powiedzieć, była, bo zaraz powiem dlaczego, opętana. W ogóle genialny produkt medialny, prawda? Celebrytka najlepszej wody. Ma taką biografię, że od razu koncentruje uwagę mediów na sobie. Anne Rice zrobiła coś nieprawdopodobnego parę lat temu. Ona się nawróciła. Nawróciła się Anne Rice. Powiem szczerze, łaska Boga, jaka się wylała nad tą kobietą, powinniśmy wszyscy klęknąć i naprawdę Bogu dziękować, że takie cuda działa. Bo to jest kobieta, która opisywała piekło, bo chciała. Delektowała się opisami obrzydliwości.
a była, jest świetną pisarką, więc nadzwyczaj sugestywnie to robiła. I z tego dna po prostu wyciągnęła łaska Boża. Nawróciła się. Napisała już dwie powieści chrześcijańskie. Czytałam jedną z nich już, bo jest w tłumaczeniu polskim. Jezus Chrystus, wyjście z Egiptu. Taki tytuł. Świetna. Mamy ją po prostu po swojej stronie już w tej chwili, Unrise. Zrobiła co prawda dwa błędy teologiczne podstawowe w tej książce i to ręce opadają, takie są te błędy. Więc na początku byłam zła, a potem się sobie, pierwsza książka, nawróciła się, ona nie wie wszystkiego. To nie jest tak, że jakąś tam już wiedzę ma teologiczną, ona poszukuje wciąż jeszcze. Napisała też drugą powieść o Jezusie Chrystusie i powiem wam tak, media zamilkły. Media, które okrzyknęły ją królową powieści wampirycznej, jedną z najbardziej zdolnych pisarek XX wieku, w tej chwili nie mówią nic o Anne Rice. No bo temat nawrócenia takiej pisarki jest po prostu nadzwyczaj wstydliwym tematem. Ona na swojej stronie internetowej oficjalnie napisała komunikat: nigdy więcej nie napiszę powieści wampirycznej. No to co zrobić z taką Anne Rice? Trzeba było po prostu zapełnić tron po abdykacji królowej powieści wampirycznej. I w momencie, kiedy znika Anne Rice z tronu literatury wampirycznej, na tronie zasiada nowa królowa, Stephanie Meyer. Talent nie ten, wszystko nie to. No po prostu wszystko totalnie nie to, ale jest królowa. W związku z tym są pieniądze. Najbardziej w tych powieściach, tutaj mówiłam o Stephanie Meyer, ale w ogóle o powieściach wampirycznych powiem ostatnie zdanie. Najbardziej bulwersuje mnie to, że one w bardzo jasny sposób wysyłają komunikat następującej treści. Bóg, chrześcijan, jest sadystą. Stworzył istoty piękne, wieczne, niosące światło, dał im zakosztować nieba, objawił siebie, a potem strącił on. Strącił je do wiecznego piekła i te wszystkie powieści pokazują, współczesne powieści wampiryczne, pokazują dramat istot piekielnych i potępionych, które walczą o swoją godność z Bogiem sadystą i jakby robią wszystko jemu na złość, żeby udowodnić, że są aniołami. I powiem wam, że ta perspektywa jest nadzwyczajna, bo ona się podoba ludziom. Bo każdy z nas ma w sobie właśnie tę część niedoskonałą, której chętnie by się pozbył. I każdy z nas nieraz, robiąc rachunek sumienia, myślał o sobie jako takim podłym potępieńcu, który po raz 97 z tym samym grzechem idzie do konfesjonału, ma problem i tak dalej. I my łapiemy się na ten miód. Tu jest miód znowu u Stephanie Meyer. Łapiemy się na ten wątek. Rozumiemy te potępione, biedne anioły, które tak się o to zmagają z Bogiem sadystą. Słuchajcie, ten temat został definitywnie przez teologię i demonologię rozwiązany. Definitywnie rozwiązany. Nie ma drogi ewakuacyjnej z piekła. A w demonach nie ma niczego dobrego. Są to byty realnie istniejące, żywe, wolne w swoich decyzjach, ale do cna, do gruntu złe. Nie potrafią kochać, nie mają poczucia humoru, nie ma w nich nic pięknego, niczego dobrego w nich nie ma. Są po prostu bytami morderczo nastawionymi wobec duszy ludzkiej, łaknącymi tej duszy jak padliny. I tak naprawdę nie chodzi nawet o nas, ludzi, tylko o to, żeby zwyciężyć nad Bogiem w nas. Bo jakby wykradając duszę człowiekowi, posiadając ją, ranią Boga Ojca, który jest, prawda, Ojcem i stwórcą tej duszy. I tak naprawdę w każdym z nas odbywa się wciąż metafizyczna walka dobra ze złem. I powieść, która próbuje odkręcić ten schemat i pokazać, że Bóg jest winny, Bóg sadysta, a po drugiej stronie jest nieszczęsna ofiara jego eksperymentu z początku świata, kiedy mu się część stworzeń nie udała i w ten sposób powstało zło, jest tak naprawdę realnie próbą współpracy ze złem. Ja zadam pierwsze pytanie. Na polskim rynku wydawniczym dla dzieci pojawiają się różne niebezpieczne rzeczy. Czy mogłaby pani kilka słów na ten temat powiedzieć? Przed czym rodzice mają się chronić, mają chronić swoje dzieci? Co jest niebezpiecznego, co wpada w ręce maluchów? Zaryzykuję i wymienię nazwę wydawnictwa, mojego najmniej ulubionego.
które promuje całe sagi książek dla młodzieży, z mojego punktu widzenia naprawdę nadzwyczajnie małej jakości. Wydawnictwo nazywa się Amber i ma całe takie serie, powiedzmy, wydawnicze. Są to powieści wampiryczne, powieści sensacyjne. Wydają książki o tytułach typu Atak 5-centymetrowej nauczycielki, albo Zombie na targowisku próżności, albo, uwaga, to mój ulubiony tytuł, Zgubiłem mózg swojego dziadka. Jest wiele wydawnictw, które jakby specjalizują się. I musicie jakby zwracać uwagę, jeżeli są to wydawnictwa, które wydają całe serie książek, tylko powiedzmy takiego no bardzo mdławego autoramentu, to omijajcie w ogóle inne też książki tych wydawnictw. Ale poza tym jest też problem moim zdaniem z czasopismami dla dzieci, ponieważ jest bardzo dużo czasopism typu Witch Wings, jakichś tam innych jeszcze tego typu, które promują okultyzm w sposób bardzo taki efektowny i wasze dzieci zafascynowane kolorami i historią jakichś małych wróżek, które mają nadzwyczajne moce, posiadają je, używają ich i tak dalej, wchodzą w świat okultyzmu to raz, a po drugie tracą gust literacki. Zwróćcie uwagę, że wszystko to, co reklamowane na rynku dziecięcym, jakby żeruje na kieszeni rodzica i my jesteśmy dzisiaj nadzwyczajnie, powiedziałabym, skanalizowani, jeśli chodzi o wybór treści czasopism i książek. Reklama multimedialna uparła się, żeby promować tak naprawdę kilka tytułów czy kilka firm i wszystko, co jest poza tym światem niekontrolowanym, jest już niefirmowe, więc dzieci tego nie chcą, nie lubią, nie będą nosiły, nie będą czytały. To jest ryzyko. Dużo jest takich książek. Dla młodzieży bardzo kontrowersyjnym autorem polskim, na przykład też nie polecam naprawdę książek tego pana, jest pan Sapkowski. Bardzo wiele młodych osób czyta te książki. One mają wiele scen obscenicznych, są obrazoburcze, mają bardzo krytyczne, złośliwe i takie aroganckie w stylu Dona Browna podejście w ogóle do kościoła i do sakrum. Bardzo krytycznie ocenia prozę pana Sapkowskiego wielu autorów chrześcijańskich, którzy się teorią literatury zajmują. Może tyle. Ja chciałem zapytać o serial, chyba drugi sezon w tej chwili w telewizji jest puszczany. Taki, czy nazywa się Czysta Krew? Nie mam telewizora. Od 20 lat jesteśmy małżeństwem z Markiem i jedna z pierwszych decyzji jeszcze narzeczeńskich to była taka, że nie będziemy mieli w domu telewizora. Może taką ogólną uwagę, to może pomoże się poruszać w tej literaturze. New Age, taka współczesna filozofia, religia, tak to ogólnie nazwijmy, to co zaznaczałam, że jest w zmierzchu, lansuje taką tezę, że ludzie jako istoty wypalili się już religijnie, że nie ma w nich nic autentycznego, że nie mają jakby już nic do zaproponowania ani światła, ani przyszłości. W związku z tym jest bardzo dużo książek i produkcji takich filmowych, które pokazują alternatywę dla duchowości. I wtedy właśnie, czy religia wilkołaków w zmierzchu, czy jakieś takie światy, prawda, wampiryczne, czy powieści science fiction różnego typu, które odjeżdżają daleko od dekalogu i próbują, tak jak Avatar ostatnio, taki film był w kinach na przykład, który pokazuje jakiś alternatywny świat, do którego dostają się ludzie, ziemianie, totalnie wyprani religijnie, bez żadnych potrzeb religijnych i objawieniem dla nich jest religia tubylców, czyli na jakiejś tam planecie odnajdują nagle duchowość. Matkę, Ajwę, która tam stwarza wszystko, z niej tryska życie i tak dalej. Więc wszystkie produkcje literackie czy medialne, które sugerują, że ludzi już jakby nie ma jako gatunku szlachetnego i religijnego i w związku z tym są inne cywilizacje, czy inne gatunki, czy inne ludy, które rozwiną i nauczą ludzi od nowa jakiegoś rodzaju duchowości, są nadzwyczajnie podejrzane. Ja się spotkałem z książką, która została wydana w Ameryce przed wojną. Już wtedy Polonii to wciskali właśnie książkę o magii. Bardzo krótko powiem. Otóż tam jest, zaczyna się od białej magii. A kończy się tak na sztylet magiczny, koło magiczne, krew nietoperza, ucho tam łódko żaby i jeszcze po prostu coś tam ze szczura. Takie po prostu przykre sprawy są w magii. Moi drodzy, jedna informacja pewnie dla was zaskakująca, dla mnie była odkryciem. Biblia nie rozróżnia magii na czarną i białą.
nie istnieje takie rozróżnienie. Nie ma w Biblii magii białej, która ma zachować zdrowie, pomóc człowiekowi, pomóc mu przepowiedzieć przyszłość, żeby uniknął jakichś tam błędów, zachować jego życie, prawda, jakąś protekcję zapewnić, talizmany, amulety i tak dalej. A po drugiej stronie czarna magia, która ma szkodzić, która ma rzucić przekleństwo, która ma zaszkodzić zdrowiu, życiu i tak. W Biblii nie ma takiego rozróżnienia, w naszej Biblii natchnionej przez Ducha Świętego. I słuchajcie, podobnie rozróżnienia realnego na magię białą i czarną nie ma w Biblii szatana Antona LaVeya. To jest straszna księga napisana w 1966 roku przez satanistę, ucznia Crowleya, jednego z najczarniejszych, jakby jedną z najczarniejszych postaci okultyzmu w ogóle i satanizmu XX wieku. I tam LaVey, autor Biblii Szatana, wyśmiewa podział na magię białą i czarną, mówiąc, że każdy rodzaj magii jest grzechem bałwochwalstwa. To samo mówi nasza Biblia, tylko nasza z tego względu grzech magii potępia, a Biblia Szatana z tego samego względu magię chwali.